Ostatnie dni grudnia, koniec roku w warzywniku. Wziąłem koszyczek, to znak, że będę zbierał plony. I za chwilę powiem, co się dzieje teraz w warzywniku na koniec grudnia. Ale najpierw kilka słów powiedzenia, co działo się 2, 3, 4 dni wcześniej. Bo jeszcze w Wigilię leżało tutaj w ogrodzie pełno śniegu. Potem w pierwszy i drugi dzień świąt to mieliśmy porywisty wiatr. Wielki, silny wiatr, który przyniósł też ciepłe powietrze, który spowodował, że wszystkie śniegi stopniały. Radość, bo śnieg stopniał, ale też zmartwienie, bo tak silny wiatr mógł poczynić wiele szkód. Więc zajrzymy też do szklarni i zobaczymy, co ten wiatr dał radę albo nie dał rady zrobić z moją konstrukcją. Zapraszam. Grudzień był śnieżny i przed tym opadem śniegu nie zdążyłem zebrać swoich warzyw rzepowatych. To jest czarna rzodkiew, murzynka, zimowa odmiana. Świetnie przetrwała pod grubą warstwą śniegu, więc teraz kilka takich sztuk zbiorę, które rosną jeszcze na zagonie, żeby można było je zjeść. Rzodkiew przetrwała, rukola jest słaba, dobrze przetrwała za to rzepa brokułowa. Cieszę się, bo myślałem, że ona szybko zmarznie. Ona wyszła spod tego śniegu w znakomitej formie i ta rzepa brokułowa będzie nadawała się do jedzenia. W przypadku rzepy brokułowej je się liście, pędy, kwiaty wraz z makaronem. Więc warzywa rzepowate dobrze przetrwały te śniegi. No i mrozy, które były, to dzięki okrywie śnieżnej. Młoda, przemrożona brukselka teraz świetnie będzie nadawała się do jedzenia, bo została przemrożona. Główki już narosły, dzięki temu, że tutaj dałem też kompost i wisiałem facelię na nawóz zielony pomiędzy roślinami, więc młode główki kapusty, ale też jarmuż jest do zebrania. Jarmuż, który, to prawda, te liście trochę tam oklapły, te starsze liście, je można usunąć, ale na wierzchu są piękne, zdrowe, wysokie przyrosty i ta roślina rośnie. Pomimo tego, że jest zima, że jest krótki dzień, że był śnieg, że były mrozy, ona powoli, powoli przyrasta, jeśli tylko taka jest możliwość, więc ona, te dolne liście będą gorzej wyglądały, ale młode przyrosty będą nadawały się do jedzenia. Jeśli zostawię te rośliny, to na wiosnę ponownie ruszy, ponownie zacznie dawać liście od góry i będą plony na długi czas, ale najpierw brukselki. Do zbierania są także młode, piękne, śliczne i zdrowe listki szpinaku. Ten szpinak został wysiany w sierpniu, posadzony tutaj na zagonie we wrześniu, więc ma dobre warunki do tego, żeby zbierać go było można jesienią, zimą, wiosną także. A tutaj jest szpinak nieco mniejszy, później posadzony, posadzony w październiku. I wysiany w październiku i posadzone tutaj pomiędzy rzędami tego szpinaku są ząbki czosnku. Ten czosnek nie wyszedł ponad ziemię jeszcze, siedzi pod ziemią dobrze, nie za wcześnie są wschody, ale widzicie różnicę między szpinakiem miesiąc wcześniej wysianym i szpinakiem, który był wysiany miesiąc później. Ten już nadaje się do zbioru i można zbierać i świetnie szpinak zimuje pod śniegiem, pomimo dużego śniegu dobrze przyzimował i nadaje się teraz do jedzenia. Tego jakieś pojedyncze listki można zbierać, ale jego główny plon będzie dopiero wiosną. A przy okazji na tych zagonach zobaczcie nawozy zielone, które zostały wysiane. Tutaj wraz z tym wcześniejszym szpinakiem wysiany był łubin. Łubin, który w swoich brodawkach korzeniowych gromadzi azot. On bardzo ładnie już przemarzł, większość roślin przemarzła, już rozkłada się. Wraz z tym szpinakiem zostanie po prostu wiosną zebrane i tutaj będą sadzone cukinie. A tutaj
mam gorczycę, gorczyca, która także w większym stopniu już przemarzła, jakieś pojedyncze jeszcze twardsze pędy pozostały, idą do góry, ale oba te zielone nawozy, zarówno łubin, jak i gorczyca, rozkładając się, tworzą taką warstwę, taki mulcz, dobrze chronią glebę zimą przed tym śniegiem, przed topniejącym śniegiem, przed opadami deszczu i wzbogacają glebę w organizmy żyjące w glebie, w różnego rodzaju składniki, które pomagają rozwijać się tym stworzeniom glebowym. Szybki rzut oka na truskawki. Przyszły rok to będzie ich tutaj na zagonie drugi pełny rok, bo posadziłem go jesienią 2022 roku. W 2023 ten, który się kończy, dały pierwszy wspaniały plon i w przyszłym roku 2024 to będzie drugi ich sezon plonowania. W bardzo dobrej formie są oczywiście jakieś pojedyncze liście, które przemarzły, które już odbarwiają się, ale spokojnie zostawiamy to do wiosny. Wiosną, w marcu po prostu przyjdę do tych krzaczków i usunę te stare, brzydkie, przebarwiające się liście, a na razie niech rosną, mają bardzo fajne tutaj przyrosty od środka, od serca, to znaczy, że są w bardzo dobrej kondycji, bardzo dobrze się rozwijają i jest pewność, że te pąki kwiatowe, które są tam pochowane, nie przemarzły i będzie w przyszłym roku, mam nadzieję, dobry plon truskawek. Obok jest ciekawy zagon. Ten ciekawy zagon, jak pamiętacie, okryłem kartonem. Kartonem, który roli gra taką ściółkę, który okrywa moją glebę. W przyszłym roku mają tutaj rosnąć warzywa korzeniowe. Marchew, pietruszka, buraki, pasternak. Ten karton już się rwie w rękach, już jest przemoczony, już jest prawie rozłożony. Pod nim jest, pomimo tego, że były mrozy, pełno żdżownic, które dzięki celulozie w tym kartonie mają możliwość takiego sporego rozmnażania się. Można by było teraz wysiewać jeszcze warzywa korzeniowe, spróbować wysiać taką wczesne odmiany pietruszki, wczesne odmiany marchwi czy pasternak, wysiać teraz, a one skiełkują wiosną. Ale bez przesady, jest okres między świętami a nowym rokiem, nie ma co szaleć, ja odpuszczam sobie takie prace w ogrodzie, raczej to jest spacer i zbieranie plonów niż jakakolwiek praca, ciężka praca czy jakakolwiek praca w ogrodzie o tej porze roku. No i na koniec szklarnia. Szklarnia, która przetrwała te wichury. Szklarnia jest z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej, ale nie dlatego chyba przetrwała te wichury, bo to już jest szósty rok i już kilka potężnych wichur tutaj na Pomorzu przetrwała. Ja po prostu tę szklarnię dodatkowo wzmocniłem, dając silikon szklarski tutaj w miejscach, gdzie są te panele mocowane do konstrukcji. To pozwala mi, że te panele w ogóle nie latają, nie wypadają. Dodatkowo jest solidnie przytwierdzona do gruntu, w związku z tym nie mam problemu z wiatrem. A co w szklarni? W szklarni oczywiście są zadołowane rośliny, jest werbena cytrynowa, jest szałwia amistad, bazylia krzewiasta pod agrowłókniną. Największe mrozy, przychodziłem tutaj, sprawdzałem, a były kilkunastostopniowe mrozy, ziemia w szklarni nie była zamarznięta. Tutaj te rośliny, które są zadołowane, okryta gleba, bo jest dodatkowo słomą, jest okryta agrowłókniną, no i szklarnia jest ocieplona taką grubą, trójwarstwową folią bąbelkową. Dzięki temu ta ziemia nie zamarzała, co dobrze rokuje na przezimowanie tych wrażliwych roślin. A tutaj na stole stoją donice z lazeniami. Stoją donice z cebulami tulipanów, narcyzów, hiacyntów. Nie wychodzą jeszcze cebulki, ale warto czasem zajrzeć i sprawdzić, czy ziemia nie jest sucha.
Ja jej nie podlewałem ani jednej donicy od momentu, kiedy wstawiłem tutaj do szklarni, a wstawiłem chyba na początku grudnia albo z końcem listopada. I ziemia nadal jest wilgotna, nie ma takiej potrzeby, żeby podlewać. Pamiętajcie, że cebulki w donicach nie lubią przesuszenia, ale nie lubią też nadmiaru wilgoci. Nie można ich nadmiernie podlewać, bo duża wilgotność, niskie temperatury i cebule zaczną gnić. W związku z tym sprawdzamy, podchodzę, sprawdzam, jest wilgotna, dalej mogę spokojnie zostawić je w spokoju. A na dole młode sałaty, o, rosną, wyciągają się. Nie będzie zbiorów teraz zimą tych sałat, ale od połowy lutego, kiedy zrobi się więcej słońca, one ruszą i te sałaty będę jadł, zanim trafią tutaj pomidory. Pewnie zauważyliście, że świeci słońce i pamiętacie, co mówiłem o wietrzeniu szklarni. Wykorzystuję takie dni do wietrzenia szklarni po to, żeby ta wilgoć, która tutaj się zbiera i będzie się zbierała, mogła trochę odparować, żeby nie tworzyły się różnego rodzaju choroby grzybowe, pleśnie, wątrobowce tutaj na tych moich donicach i na glebie, żeby nie pojawił się taki też biały nalot. Okienko w szklarni otwarte, drzwi otwarte. Jest przewiew w szklarni, w związku z tym w taki piękny, słoneczny, ciepły dzień szklarnia jest wietrzona. Osuszam tę wilgoć, wyganiam tę wilgoć, dbając o moje rośliny, które tutaj przechowuję. Ogród w grudniu chce odpocząć, gleba w grudniu chce odpocząć, więc nie przeszkadza mi, pozwalam odpocząć. Nic teraz nie robię, nic oprócz zbierania plonów. Plonów, które są w warzywniku jeszcze do zebrania. Dobrego odpoczynku Wam życzę, dobrego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia.